Uwaga, niespodzianka, główny szlak karpacki. Spacer po szlaku, którego przejścia, na ile wiem, zimowego przejścia, jeszcze nikt nie udokumentował. Dookoła tyle śniegu, a ja sobie leżę w suchym. Tak właśnie wygląda moje podejście. Trochę trudne warunki dla Derek, ale za to... Ta-dam! No to co, ja w namiocie. 5:40. Żyje. Mamy wilka. Coś tego jelenia musiało zjeść. Ta sytuacja nad potokiem troszkę mną wstrząsnęła. To pierwszy ogień od 3 dni. Jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości, czy niedźwiedzie zasnęły, to proszę bardzo. Tędy sobie szedł misiu. Kosmiczny po prostu pejzaż. Tak, moi z was wyjechali. Słuchajcie, ja zasuwam dalej. Amator w podróży. Dobra, przyłączę kamerkę i wtedy opowiem, na czym się złapałem. No ale to są te momenty właśnie, kiedy brakuje doświadczenia, pomyślunku, zrozumienia, co lepsze. Już ci pokazuję. Brnąłem, no nie wiem, z 500 metrów tym rowem zasypanym. Całkowicie przez śnieg. O, tak to wyglądało. Śnieg po kolana, a obok, na polu, elegancko, idzie sobie droga. Gdzie śnieg jest akurat tak, żeby się nie ślizgać. No ale nic, kolejne doświadczenie. Ja się powoli uczę. Mam nadzieję, że ty razem ze mną. Grunt to mieć dystans do siebie. Szlak niebieski, tutaj właśnie żegnam się z czarnym. Na razie jest kawałek drogi i chwała mu za to. Ja sądzę, że wszyscy ci, którzy brnęli w śniegu po kolana, doceniają fakt możliwości przejścia kawałka dystansu asfaltem, chociażby z tego powodu, że nogi mogą odpocząć. Można złapać trochę oddech. Nie pamiętam do końca, jak idzie szlak. Podejrzewam, że prosto. I... O, jest oznaczenie. To, czego musiałem się uczyć w tempie ekspresowym, to czujności i obserwowania oznaczeń. Bo jak wiesz zapewne z poprzedniej serii, kiedy to latem przeszedłem cały szlak, gubiłem drogę bardzo często. Bardzo często. Cały czas to samo miejsce, tylko inne ujęcie. Wyglądam jak babcia opatulona chustą. Ale generalnie kaptur bardzo się przydaje. Raz go ściągam, raz go zakładam. To samo z kominem, zwanym teraz buffem. W momencie, kiedy bardziej wieje, naciągam go na głowę. Jak jest troszeczkę mniej wiecznie, wciągam. Pod spodem mam kominiarkę motocyklową. To taka, która dobrze odprowadza zbierający się pot.
na głowie czapkę z wełny merino, która też ma te właściwości, że odprowadza wilgoć na zewnątrz. No i oprócz tego nie zaczyna brzydko pachnąć w tempie ekspresowym. Nie będę Cię za dużo nudził, powiem tylko, że mam do przejścia przez pasma górskie około 15 km. Mogę się tam plus minus trochę pomylić, nie sprawdzałem tego. Ogólnie dystans do pokonania to prawie 24 km. Mam zarezerwowane miejsce w Wysowej Zdrój, ale jeżeli by się okazało, że jest to dystans dla mnie zbyt wymagający, to po prostu będę szukał noclegu w okolicy Ropek, może za Ropkami. Wczoraj przeszedłem 18 km. Na pewno widziałeś, że byłem dość wyczerpany. Zrozumiałem to, że wiatr jest to prawdziwy game changer i on rozstawia pionki. Sądzę, że gdyby nie ten wiatr, wysiłek nie byłby taki potrzebny. I oczywiście też kwestia przemarzania. Przemarzłem okrutnie, ale jakby to głupio nie zabrzmiało, cieszę się, że miałem okazję przeżyć to doświadczenie, bo teraz tak naprawdę zrozumiałem, że muszę dobrze pomyśleć, co powinienem zrobić w sytuacji, gdybym znalazł się przy bardzo wietrznej pogodzie, oddalony o kilometry od schronu, tudzież od jakiejś cywilizacji. Jak sobie wtedy poradzić? Bo namiot, który niosę, jest to tak naprawdę pomieszczenie, w którym chcę spać w schronie. To nie jest namiot, który mogę rozbić przy dużym wietrze i który ochroni mnie na zewnątrz przed zimnem. Dlatego mam o czym pomyśleć. Miejmy nadzieję, że tak ekstremalnej sytuacji nie będzie. A jak będzie, to chociaż już jestem psychicznie gotowy, że trzeba będzie szukać rozwiązania. Dotarłem na suchą homlę. Wejście było bardzo długie, ale w związku z tym, że oszczędzałem siły, szedłem po prostu bardzo powoli, nie czuję znużenia. Tutaj ewidentnie ktoś przede mną był, być może wczoraj, być może przedwczoraj. Widać ślady, także w innym okresie czasowym, ale szliśmy razem. A dalej nie szedł już nikt. Wędruję sobie zaśnieżoną, leśną drogą. Jest tyleż pięknie, co wymagająco. Właśnie zastanawiałem się, jakbym miał dać ocenę, na ile trudniej idzie mi się tędy zimą. Oczywiście w porównaniu z letnim przejściem. No to tak generalnie na tą chwilę, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, to powiedziałbym 5 razy. Czuję wysiłek potrzebny do stawienia każdego kroku. Jest po prostu inaczej. Tak wygląda w chwili obecnej mój przemarsz i moje tempo. Co prawda jest podejście, ale schodząc nie idę dużo szybciej. Trzeba pamiętać, że po każdym kroku trzeba wyrwać nogę ze śniegu, a przy setkach
a za chwilę tysiące kroków jednak jest to odczuwalne. Czy narzekam? Nie, absolutnie. Cieszę się tą wyprawą. Jest pięknie. Udało mi się zrobić wspaniałe ujęcie. Pewnie już je widziałeś lub widziałaś. Niesamowity przypadek. Chodzi mi o filmik z sarną. To było coś nieprawdopodobnego. A oprócz tego, jak może nie podobać się taki plener? Nie może się nie podobać. Ja po prostu dzielę się z tobą swoimi emocjami. I w tym momencie zbliżamy się do Homli. Proszę państwa, mamy to. Homla, 712 metrów nad poziomem morza. Beskid niski. I co nam tutaj mówią szlakowskazy? Wysowa 5,5 godziny. Jakiś wierch niestety nie wiem, zaraz będę wiedział. Bordinów wierch godzina 30. To tam pewnie zrobię sobie przerwę na tak zwany posiłek. Widzę, że są tutaj ławeczki. I w normalnej porze byłoby bomba. Tylko po wczorajszym dniu wiem, że jeżeli zatrzymam się, to potem ciężko będzie mi wrócić do normalnej temperatury, jeżeli chodzi o nogi i ręce. Kończyny mi bardzo zamarzają. No idziemy w tą stronę. I cieszymy się pięknym, zimowym otoczeniem. Dochodzimy do przełęczy nad Czarną. Schodzę z masywu górskiego i powiem szczerze, naprawdę można troszeczkę przyspieszyć. Wyjątkowo można troszkę nawet odpocząć, dlatego że z jakiegoś powodu śnieg jest płytszy. No i wiadomo, z góry to i ciążenie pomaga. My po prostu przetniemy drogę i będziemy dalej się spinać pod górkę do lasu. Jest możliwość, że droga polna, którą będziemy szli, będzie zasypana i trzeba będzie troszeczkę powrodzić w śniegu. Tak to właśnie bywa, jeżeli są drogi polne, które z czasem na skutek przejeżdżania przez nie sprzętu rolniczego zapadają się troszeczkę niżej i potem są zawiewane przez wiatr. Zobaczymy, jak to będzie. W zeszłym roku spotkałem w tym miejscu wędrowca, który już kończył szlak niebieski, główny szlak karpacki. Tak właśnie wygląda pejzaż. No niemożliwe, to jest coś niesamowitego. Trzeba tu być, żeby zobaczyć. Trochę trzęsie, wiem. To dlatego, że mną trzęsie. Schodzę z góry i delikatnie mną telepię. Jako ciekawostkę powiem ci, ciągnę ze sobą dodatkowe 400 gram w postaci gimbala. Udało mi się zrobić jedno dobre ujęcie, a potem gimbal stwierdził, że temperatura panująca na dworze mu nie odpowiada i odmówił posłuszeństwa. Ale dlatego ujęcia z sarenką warto było przenieść go chociażby te 30 km. Co miałem nie wiedzieć, jak wiedziałem. Mówię z twarzą przy mikrofonie, żebyś coś mógł usłyszeć albo coś byś mogła usłyszeć. O, tu jest strzałeczka i teraz przejście przez pole. No i tam na górę, na to miejsce się wbijamy. Wieterek przedni też tam pewnie słychać. Nic, koniec gadania, wiosłujemy. Góry w lesie, obowiązkowo robię przerwę na jedzenie, chyba że trafi się jakaś miejscówka po drodze osłonięta, bo czuję już braki kaloryczne, trzeba się napić wody i postawić telefon, żeby się ładował przez powerbanka, bo bateria na zimnie dużo szybciej się wyczerpuje.
pewnym momencie gdzieś z boczem drogi pojawiły się ślady po kilku kilometrach nieobecności człowieka o tej porze w lesie i dziwne uczucie. Człowiek zaczyna się zastanawiać, a któż taki przez ten las szedł tylko w jedną stronę? Od razu dedukujesz, że to nie był wędrowiec, bo nie ma śladów kijków. Znaczy się, ktoś szedł. No i takie troszeczkę dziwne uczucie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś już sam. Może kogoś to ucieszy? Mnie trochę zaniepokoiło, ale po krótkich przemyśleniach doszedłem do wniosku, że przecież mógł to być tylko człowiek z bronią, czyli na przykład myśliwy. I już się uspokoiłem. Nie no, paniki nie było. Mówię ci tylko, że jak masz czas na rozmyślania, to wpadają do głowy takie rzeczy jak co ślady w lesie robią, co robią ślady w lesie. I to jeszcze wtedy, kiedy nikt tędy nie chodzi. Mało tego, przyznam się, że to są pierwsze ślady, jakie spotkałem, które prowadzą tylko w jedną stronę. Ciekawe, czy zagadka się rozwiąże. A swoją drogą piękny szlak. Przed chwilą mijałem niesamowite miejsce. O, żeby nie było. Ślady poszły tam. Ja pójdę tu. Kto wie, może to leśniczy. No nic. Kto by to nie był, nie wracał się tędy. Znaczy się, albo znajdziemy jego ciało na szlaku, albo poszedł sobie dorobek. I tą optymistyczną nutą kończę i wdrapuję się dalej. Powiem ci w dwóch słowach jeszcze o jednym aspekcie mojej wędrówki. Staram się nie przepuszczać miejsc, które wydają mi się ciekawe. Jeżeli widzę, że można zrobić zdjęcie ciekawego obiektu, to nawet jak jestem zmęczony i mi się nie chce, to rozumiem, że trzeba to zrobić. I na przykład teraz zobaczyłem drzewo, które sobie wisi. Czyż nieciekawa sytuacja? Nieczęsto się zdarza, nie jest to pierwsze moje wiszące drzewo. Może tutaj wstawię fotkę z mojej wędrówki nad brzegiem Wisły, krótkiej, jednodniowej, gdzie po raz pierwszy zobaczyłem lewitujący kawał kłody. A tutaj mamy naszego bohatera i zaraz będę robił zdjęcia. Czyż to nie fajnie? Dookoła tyle śniegu, a ja sobie leżę w suchym.
Tak, ciągnę ze sobą mój ulubiony hamaczek. Zredukowałem jego wagę. Sądzę, że z linkami może nawet o 100 gramów. Teraz waży niecałe 300. No i chcę go sprawdzić, na ile on się zdaje. Na ile on się zdaje, na ile on się przydaje i na ile zdaje egzamin. I okazuje się, że nie jest źle. No, pierwsze uczucie, jakie jest, to to, że dociskam plecy do tkaniny i czuję chłód. Tak czy inaczej jest nieźle. Zaraz przystąpię do konsumpcji należąco. Spodziewałbyś się czegoś takiego? Zima, las, wiatr, żywej duszy. A ja na hamaczku będę sobie wcinał. Już chcę ci pokazać kanapeczkę. Oj. Potężna ilość sera i garnitur kabanosów. Tym się nie można nie najeść. Mimo wszystko pieczywko, serek, bułeczka. Od czasu do czasu może być. No dobrze, żyćmy żyć. Przepraszam wszystkich Ślązaków. Życz mi smacznego. Ja chwilkę odpocznę, zjem. Zrobię wszystko, żeby nie zasnąć, bo bym się nie obudził pewnie. I ruszamy dalej. Z nowymi siłami. Siesta zakończona. Hamak złożony. Ja najedzony. Ruszam w drogę. Śmigamy. Myślę, że za jakiś czas będzie zejście już na drogę i potem już szlak będzie prowadził cały czas po powierzchni utwardzonej i odśnieżonej. Myślę, że będzie można trochę przyspieszyć i jest szansa, że do Wisowej dojdę do wieczora. Pamiętasz drucianą aleję z letniego przejścia? Cały czas tu jest. Nic się z nią nie stało. Dalej wygląda ciekawie. Naprawdę specyficzne miejsce, nie sądzisz? Przejdźmy nią razem. Albo chociaż kawałek, nie będę cię zanudzał trutami. Ale ciekawe miejsce. Spotkała mnie mała niespodzianka. Nie można powiedzieć, że miła, ale idę sobie kolejną, bo tak wygodniej. I nagle co? I nagle, słuchaj, wpadłem do wody. Szczęście w nieszczęściu, że na tyle wolno załamywał się ten lód, że zdążyłem przebierać nóżkami i jest szansa, że moje buty z Gore-Texem nie przemokły. Także czuję, że na tym rozstaju dróg jest więcej takich niespodzianek, ale kto by się tym martwił? Najważniejsze to piękno przyrody, która nas otacza. A takie tam wpakowanie się butem po kostkę do kałuży nie ma większego znaczenia. Tylko niedawno mówiłem, iż wiszące drzewo to nieczęsty widok. A tutaj nie minęła godzina, a może minęła i widzimy kolejne. Kiedyś spadnie. Oby nie teraz. Ciekawe, prawda?
jest godzina 15:20. Nie sprawdzałem, ile kilometrów szedłem. Sądzę, że około 14. Może mniej, sprawdzę. Zaczęło się zejście już ku miejscowości Robki. O, dobra, przełączę kamerę, będzie to lepiej widać, bo zejście jest dość ciekawe, nawet całkiem strome. Trzeba na nim uważać. Zresztą jak na każdym innym. Tutaj chyba można by się pokusić o stwierdzenie, że jak już zacząć jechać, to jechać do dołu. Można by z sukcesem. O, tak to wygląda. Na dole jest asfalt. I tym asfaltem, plus innymi drogami, będę już sobie szedł w stronę noclegu. Mam nadzieję dojść do Wysowej Zdrój. Tam mam zarezerwowany pokój, ale no muszę się patrzeć na samopoczucie. Oprócz czasu na dojście potrzebuję jeszcze czasu, żeby się zregenerować. To, że wczoraj przyszedłem w miarę wcześnie na nocleg, pozwoliło mi odzyskać energii bardzo dużo. W związku właśnie z tym dzisiaj wędrówka była bardzo przyjemna. Mimo tego, że nie należała do najprostszych. I umieszkam o wszystkim cię poinformować. A teraz łapię się za kijki, bo może się okazać, że będziesz świadkiem wspaniałej gleby. Na szlaku pojawiło się nowe, ciekawe oznakowanie. Spotykam go teraz na tej części trasy. I ten wykrzyknik oznacza, no według mnie, wzmóż uwagę, dlatego że zmienia się kierunek trasy, dochodzimy do rozstaju, gdzie trzeba się dobrze rozejrzeć, żeby automatycznie nie wejść po prostu na inny szlak. Także bardzo fajny pomysł, dobra robota. Ja myślę, że już co najmniej dwa razy uniknąłem pójścia niewłaściwą drogą dzięki właśnie temu wykrzyknikowi. Kręciłem 100 metrów temu na drogę, a już włączam kamerę, żeby podzielić się z tobą wrażeniami. Jak się cudownie idzie po tej równej powierzchni. Po prostu mam wrażenie, że mnie niosą. Było oznakowanie, że do Wysowej jest 2,5 godziny drogi. To był samochód. I szczerze mówiąc, no, jest szansa, że jeżeli cała trasa, a prowadzi drogą, będzie odśnieżona, to dotrę na czas. A wtedy pewnie zjemy jakiś gorący posiłek na mieście. Jutro z Dynowie mam miejscówek, gdzie mogę przenocować. Wyzwaniem jest dotarcie tam, dlatego że jest to 5,5 km od szlaku, dlatego jeżeli znajdę alternatywę, to nie omieszkam jej wykorzystać. Tak wygląda droga za mną. Za chwilę będziemy skręcać w lewo, a potem już piękna, malownicza droga prowadząca wśród ślicznych chatek. Jeżeli światło będzie wystarczające, oczywiście podzielę się z tobą tym widokiem. Zawracają samochody. Podejrzewam, że coś się wydarzyło. Widzę autobus, którego pewnie nie mogą objechać. Autobus się popsuł na środku drogi. Sądzę, że to się stało. Dziwię się trochę, że nie zjechał na wstecznym do tyłu, ale pewnie ma ku temu jakieś powody. Jest jeszcze opcja, że to był wypadek. Podejdę bliżej, to zobaczę. O, coś tam się chyba porządnego wydarzyło. Koło urwane albo coś.
zobaczyłem ciekawe miejsce, wręcz bym powiedział fascynujące, i normalnie byłbym chyba całkiem nie w porządku, gdyby i tobie nie pokazać tego półlodowego lodospadu. No coś niesamowitego. Jak tu się nie zachwycać takimi widokami? Mi się wydaje, że te światła to schronisko. Idę zobaczyć, bo szczerze mówiąc przydałoby mi się coś już do spania. Dobra, jestem w wspaniałym schronisku. Nazwa mi jak zwykle wypadła z głowy. Jak się schronisko nazywa? Paryjówka. Jak? Paryjówka. Paryjówka, a potem już jest jakieś ważne nazwisko. Tak, jesteśmy w Paryjówce. Zobaczcie, fantastyczne miejsce. Dla mnie po prostu bomba. O, od razu się pomądrzę. Piana poliuretanowa, świetne ocieplenie, tym bardziej tu jest wysoki strop, to się na pewno przyda. Wszystko mnie miło zaskoczyło, zaczynając od tego, że bardzo fajne towarzystwo, tradycyjnie to jeszcze generalnie nocleg, typowe schronisko, nocleg, co wrzucisz do puchy, czyli co łaska, ja mniej więcej wiem, co wrzucę. Super, słuchajcie, muszę się rozgościć, trochę ogarnąć. Jak się ogarnę, to jeszcze coś opowiem. Miejscowa dla mnie bomba. Z litego balu, surowe drewno. To będzie klimat. Dlatego, że są na rzepy i niestety klej słabo trzyma. Przymarzły i odklejają się razem z tym rzepem, który jest przyklejony do buta. Dlatego pewnie będę musiał chwilkę poczekać, aż to się roztopi. Paryniówka, jak tu będziesz, spróbuj nie przyjść. No po prostu rebelka. To schronisko się dopiero rozkręca, ale jest mocne, jest naprawdę mocne. Dom z litego bala, powtarzam się, ale mnie to po prostu urzekło. Fajni ludzie, na luzie. Naprawdę, sądzę, że to może być jedno z fajniejszych miejsc tutaj, w tej okolicy. Dlatego daję od razu namiary. Grzech tu nie być. Będziesz w Robkach, będziesz Wizowa-Zdrój. Przyjeżdżaj, śmiało. Śmiało, na pewno nie pożałujesz. Klimaty niepowtarzalne. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam do galerii zdjęć. Tym razem jest ich troszkę więcej. Kolejny odcinek już w przygotowaniu. Do zobaczenia na szlaku.